Dobry wieczór Państwu. Minęła godzina 7 i w czwartkowym wydaniu programu Pół żartem, pół serio. Witam Państwa gorąco i serdecznie, Barbara Choroszy. Dzisiaj będziemy kontynuować sobie fragmenty przekazów od Plejadian, które odebrała Barbara Marciniak, kontynuacja tematu wczorajszego. Druga część dzisiaj przekazu, fragmentu oczywiście, bo to potężny przekaz od Plejadian, odebrany, spisany, opublikowany przez Barbarę Marciniak. A oto treść. Drodzy ziemianie, jesteście jedną ludzką rodziną, desperacko potrzebującą mediatorów. Mediatorów, którzy czczą świętość życia. Każda wasza myśl i każde wasze uczucie niesie swój własny, wyjątkowy, wibracyjny podpis. I aby wyswobodzić się, badanie głębin swojej inteligencji emocjonalnej jest aktem, który wymaga wielkiej odwagi i współczucia. Podejmujesz wyzwanie ponownego rozważenia historii Ziemi poprzez wyjście z ignorancji oraz połączenie się z narodami Ziemi, kiedy budzą was z długiego, smutnego odrętwienia. Pokojowe wykorzystanie swej inteligencji emocjonalnej w kierunku rozwoju szacunku dla inteligencji Ziemi oraz przejęcia odpowiedzialności za to, by uzyskać pełnię informacji na temat schedy ludzkości, stanowią dzisiaj priorytet. Musicie wiedzieć, że budzenie się świadomości i trzeźwości umysłu jest procesem, którego zatrzymać się nie da. Musisz cenić życie, które przeżywasz. Masz wysokie zdolności adaptacyjne i jesteś dobrze przygotowany, przygotowana na wielu poziomach rzeczywistości do tego, żeby poradzić sobie z możliwościami, które sam wybrałeś czy wybrałaś. Musicie zebrać odwagę, żeby uwierzyć w swoją wewnętrzną siłę. Bądźcie czujni, koncentrujcie swoją uwagę, a umysł wasz, ciało oraz subatomowe poziomy waszej istoty zaczną wtedy gromadzić w sobie nową inteligencję. Pamiętajcie, że dźwięki, widoki oraz zapachy przyrody tworzą hemisferyczną równowagę pomiędzy półkulami mózgowymi, pozwalając wam bardziej precyzyjnie oraz klarowniej dostroić się do tego, co właśnie odbywa się na waszej planecie. Kiedy zrównoważysz swe ciało, będziesz mógł przejąć i zintegrować nowe pola energetyczne, ponieważ zawierają kody świadomości pozwalające nawigować tym rozległym zakresem informacji. Jesteście tutaj, aby przywrócić godność oraz pełną sprawność dekoderowi, którym jest to, co nazywacie ludzkim ciałem. Kiedy wszystko nabiera tempa, przypominamy wam raz jeszcze, że wszystko jest tańcem energii wirującego morza subatomowych cząsteczek, które można odróżnić, by stały się symbolami energii, służącymi do precyzowania pola twórczej ekspresji. Na którymkolwiek poziomie gry aktualnie znajdujesz się. Chodzi w nim o nauczenie się, jak poruszać się wśród symboli używanych do wyjaśnienia, badania oraz rozróżniania pola istnienia we współdziałaniu z innymi wizjami i interpretacjami rzeczywistości. Rozwój twojego gatunku obejmuje bezpośrednią naukę poprzez doświadczenie przyrody. Koniec końców, sam jesteś odpowiedzialny za swoje kreacje. Kiedy ludzie zwrócą większą uwagę na przyrodę i dbałość o ziemię, zamiast ulegać obsesjom wojny i finansowym portfolio, poznasz, że istnienie ma miejsce właśnie teraz, ku wyższej świadomości. Miłość musi ożywiać ziemię, a przyrodę należy szanować i otaczać opieką jako inteligentnie zaprojektowany, interaktywny układ informacyjny, łączący cię z warstwami wielowymiarowych rzeczywistości. Używanie trucizn, ładunków wybuchowych i szkodliwych częstotliwości w celu niszczenia tego, czego nie rozumiecie, jest kolejnym stadium wyparcia, które zaprzecza inherentnej wartości życia. Rośliny i zwierzęta zechcą z tobą współpracować, kiedy
Nauczysz się koncentrować uwagę oraz komunikować z nimi. Spędzaj więcej czasu na łonie natury, przyrody. Wyłącz klimatyzator, otwórz okna i zauważ, jak z energii korzystają inne stworzenia, jak utrzymują ją w ruchu poprzez swoje własne działania. Zanurz się w dźwiękach, w widokach, w zapachach i smakach natury. Chodź na długie spacery. Czasem dla odmiany prześpij noc na ziemi. Spotykaj się z przyjaciółmi, z osobami, które kochasz, aby popatrzeć na gwiazdy. I zwolnij tempo życia. Posiedź wśród drzew. Pozwól sobie na leniwe popołudnie na łące, nad morzem, nad rzeką, gdziekolwiek. Wspinaj się, aby spotkać się z wyższymi energiami. Pływaj, aby delektować się słodkimi doznaniami inteligencji przyrody. Korzystaj ze swojej uwagi, żeby koncentrować się na tańcu subtelnej energii. I pamiętaj, że kiedy nie korzystasz z własnej woli, by kierować swoją uwagą, kontrolę tą przechwycą inni i wsadzą cię do rozpędzonej kolejki ich własnych wersji rzeczywistości. Każdego roku letnie górowanie słońca wznosi cię na sam szczyt percepcyjnego dostrojenia. Włącz się w nie. Pamiętaj, zwracając uwagę na przyrodę, napływa nowa energia, a ty z pewnością nie chcesz przegapić najnowszych wiadomości ze słońca. Używaj swojej mocy, by kreować bezpieczną i korzystną wersję rzeczywistości. Wywołując taką cywilizację, która ochoczo przyjmuje odpowiedzialność za duchową powinność podnoszenia standardów dobrych obyczajów, jesteś na właściwej drodze. Podejmuj zamiar bycia zdrowym, bogatym, mądrym, bądź wypoczęty i odmłodzony, zrelaksowany i osobiście odpowiedzialny za swoje dobre samopoczucie. Masz moc życia w sobie, w zdrowiu, w bogactwie. Kreuj je i siej nasiona wyższej inteligencji, kreatywności, odwagi oraz pełnych łaski zmian w ogrodzie swojego umysłu. A kiedy poczujesz w swojej krwi obecność przodków, kiedy skłonność oraz stare programy potrzebujące uleczenia przejawią się w twojej rzeczywistości, w twoich snach lub rozmyślaniach, pamiętaj, po to tutaj jesteś. Przypomnij sobie swoją decyzję uleczenia się i wykorzystuj swoją wolną wolę oraz jasne intencje pełnego współczucia, zrozumienia przekazanych ci spostrzeżeń i doświadczeń. Szanuj prawa innych ludzi do ich własnego wyboru niesienia bólu w celu odnalezienia prawdy, prawdy mówiącej o ich smutku. Każde doświadczenie oparte jest o wybór oraz ma swój cel. Więc twierdzenie może takie uwolnić wiele istnień, ponieważ wasze kajdany to nic innego jak osąd i lęk. Zwróć się ku magii czasów dzisiejszych, rozumiejąc historię swojego świata w nowym świetle. Kiedy stajecie przed wyzwaniem, które zdaje się was przerastać, przekażcie problem do rozwiązania wyższej instancji. Proście o prowadzenie, proście o pomoc, której wam potrzeba. Kosmiczna jaźń dostrzega i zna wiele wyjść z sytuacji. I kiedy uznasz ten aspekt swojej rzeczywistości, wtedy z impetem otworzysz bramy ku wewnętrznym światom wyższego umysłu. Wielka inteligencja, sięgająca daleko, daleko dalej, poza wasze aktualne definicje Boga, wypełnia niewidzialne domeny istnienia. Kosmiczna inteligencja obserwuje i czeka, abyś przebudził się na nowe horyzonty rzeczywistości. Ludzkość przygotowuje się na ponowne zdefiniowanie niewidzialnego świata, który istnieje, naprawdę istnieje poza argumentami i ograniczeniami waszej nauki i religii. A przed odsłonięciem tego nowego zrozumienia, liczne kłopotliwe i zużyte struktury muszą się poddać remontowi i muszą zniknąć ze sceny. Energie kosmiczne dostarczają matryc możliwości.